młodość jest czasem poszukiwań. To jest piękny czas, naprawdę. To jest, warto sprawdzać różne opcje. Ale z drugiej strony zbyt wygodne życie. Cały dzień leżę na tapczanie, Uber mi dowozi jedzenie, a ja tylko klikam w smartfona i w zasadzie nic nie muszę robić. To jest prosta droga też do depresji, który mówi, że w wychowaniu młodego człowieka najważniejsza jest ojcowska biblioteka i uliczne bójki. Chodzi tutaj o ten właśnie ten street smarts, o tą praktyczną umiejętność interakcji z realnym światem. Plans are useless, planning is essential. Plany są bezużyteczne, ale planowanie jest kluczowe. Jakie lifehacki można mieć, żeby żyć tą pełnią życia? Witajcie, ja nazywam się Agnieszka Naczura, to jest program Idea dla Ciebie, w którym rozmawiam z ciekawymi gośćmi na temat tajników wykonywanych przez nich zawodów. Spotykamy się w przerobionej przez nas na studio nagraniowe polskiej kultowej przyczepce Niewiadów, a moim gościem jest dzisiaj Marek Kowalczyk, który brał czynny udział w jedynym takim projekcie w Europie, IPO, który polegał na wprowadzeniu PGE na giełdę papierów wartościowych. To był projekt wart ponad 2 miliardy dolarów, a pracowało przy nim ponad 2 tysiące osób. Osoba, która na co dzień zajmuje się ratowaniem zagrożonych projektów. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Jak to było z PGE? Jak to się stało, że tam pan trafił i że w tak krótkim czasie wprowadził pan tę spółkę na giełdę papierów wartościowych? No to jak to się mówi, sukces ma wielu ojców. Ja jestem tylko jednym z ojców tego sukcesu. To rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, była praca zespołowa. W projekcie pracowało około 2000 ludzi na terenie kraju i nie tylko. Samych osób zarządzających, tak zwanych task managerów, było około 200 osób, a taki ścisły zespół zarządzający projektem liczył około 10 osób. No i oczywiście był kierownik projektu, był zarząd firmy, także można powiedzieć, że nasza rola, Mandarine Project Partners i naszych też partnerów zagranicznych, była ważna, ale zwrodzona skromność nie pozwala mi tutaj przypisywać jakoś wyłącznie sobie tego sukcesu. A zdarzyło się to, jak to w życiu często bywa, konsekwencja dużej liczby różnych decyzji i mniej lub bardziej przypadkowych wydarzeń. I w zależności, ale można powiedzieć, że te wszystkie przypadki, one jakby się układały w pewną linię, czyli na jakiejś drodze, która retrospektywnie, wstecz patrząc, jest widoczna, kroki, które, tak jak mówię, kiedy je podejmowałem, nie wiedziałem, że to są kroki na jakiejś drodze, ale one się wszystkie układają jakoś tak w taką drogę, która się, jak przygotowywałem się do rozmowy na podstawie pani tez, zdałem sobie sprawę, że te kroki się już w przedszkolu zaczęły. Więc nie wiem, czy tak wcześnie. A na jakim etapie pana firma spotkała się z PGE? To było tak, że ja prowadziłem zajęcia z zarządzania projektami. Byłem twórcą programu w Ernst & Young Academy of Business, programu zarządzania projektami, który się zaczął w roku 2001 chyba, jeśli mnie pamięć nie myli. To się potem przerodziło w taki trwający bardzo, bardzo długi czas program Akademia Zarządzania Projektami. Natomiast jednym z uczestników tego programu był zastępca dyrektora w PGE, osoba odpowiedzialna za nadzór właścicielski w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego, i potem ta osoba zaprosiła nas, pan Grzegorz Słupski, zaprosił nas do współpracy przy projekcie wcześniejszym wydzielenia operatora systemu przesyłowego. Widocznie
wyniki pracy mu się spodobały. Do diagnozy systemu, sposobu zarządzania projektami w PGE. Taką diagnozę przygotowaliśmy też zgodnie z zasadami teorii ograniczeń przy pomocy narzędzi myślowych teorii ograniczeń. Pokazaliśmy, zostało to przemyślane, przeanalizowane. I kiedy pojawiła się ten temat związany z wprowadzeniem na giełdę PGE, zostaliśmy poproszeni o to, żeby wesprzeć przy pomocy metody łańcucha krytycznego zarządzania projektami w ten sposób. No i też zaprosiliśmy do współpracy naszych partnerów współpracujących ściśle z doktorem Goldratem. No i jak to się mówi, wspólnymi siłami w cudzysłowie niemożliwym czasie ten projekt przeprowadziliśmy, a czas był rzeczywiście krótki, a projekt miał olbrzymi zakres, więc te historie można znowu rozwijać, bo to jest, a jak to się stało, że ja trafiłem do Ernst & Younga, a jak to się stało, że ja się znalazłem w Warszawie, a jak to się stało, że ja poznałem teorię ograniczeń i tak dalej, więc nie wiem, jak głęboko mam sięgać. To powiem panu tak, jak to się wszystko zaczęło, od może kierunku studiów, jaki pan wybrał, czy on zdeterminował miejsce, w którym pan jest teraz, bo nagrywamy dla młodych ludzi, którzy stoją przed ważnymi życiowymi wyborami, próbują wybrać studia, swoją ścieżkę zawodową i mają dużo opcji do wyboru. I w ich sercach jest często taka niepewność lub też boją się, że jeżeli już raz coś wybiorą, to będą się musieli tego trzymać do końca życia. Jak to było w pana przypadku? To tutaj pani, jak to się mówi, uderzyła w dziesiątkę, bo mój wybór kierunku studiów był podyktowany dokładnie tymi samymi motywacjami. Oczywiście, tak jak wielu młodych ludzi w moim czasie, ja miałem być lekarzem. To było ogólnie, każdy, kto się w miarę dobrze uczył, to synu, ty tutaj byłbyś świetnym chirurgiem i tak dalej. Tutaj Ela idzie na lekarza, Małgosia idzie na lekarza, Tomek idzie na medycynę, no to ty też idź na medycynę. A ja się rękami i nogami temu opierałem, ale ja nie wiedziałem, na co, jaki kierunek mam studiować. I troszeczkę pomogły mi wcześniej wygrane olimpiady przedmiotowe, angielski i filozofia. W filozofii miałem pierwsze miejsce w Polsce, w angielskim jakieś wysokie miejsce. A to w ogóle znowu był przypadek, dlaczego ta filozofia, ona się pojawiła. I ja skończyłem Wydział Filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Też w ogóle ciekawa historia, jak się tam znalazłem i jak te studia przebiegały, bo to też nie było standardowe. A wybrałem filozofię dlatego, żeby nie musieć decydować. Żeby się nie dać zamknąć, właśnie to, o czym pani mówiła. Mhm. Ja się obawiałem, że no jakby mając lat 18, 19, co młody człowiek wie o świecie, o życiu, to są bardzo, bardzo takie decyzje poważne w naszym społeczeństwie, ale jednocześnie wydaje mi się, że młody człowiek jest mało przygotowany, on za mało siebie zna, żeby podejmować coś, co jest jakby wiążące mocno, tak? Bo powiedzmy, nie wiem, studia medyczne, takie powiedzmy zawodowe, tak? Medycyna, prawo czy inżynieria, to są studia mocno ukierunkowujące. Oczywiście, no, można skończyć, znam osoby, które skończyły, nie wiem, SGH zarządzanie, a potem skończyły medycynę, czy tam równolegle. Znam takie osoby i można, ale mi się bardziej podoba trochę kierunek model amerykański, z którym też się trochę zetknąłem. Natomiast, tak jak mówię, w moim przypadku to był, po pierwsze, miałem już tak zwany indeks wtedy, czyli miałem wolny wstęp bez egzaminu, więc dlaczego nie skorzystać? I uznałem, że filozofia to będzie taki kierunek, który mi, no w zasadzie to jest tak mało konkretne, że można robić cokolwiek. Nie? Przy czym nie namawiam teraz tutaj widzów i słuchaczy i słuchaczki do wyboru takiego kierunku. To było coś, co było dobre dla mnie, więc ja wybrałem taki kierunek, który uznałem, że pozwoli mi odłożyć tę ostateczną decyzję, odsunąć ją w czasie. Więc, bo ja nie miałem takiego wyraźnego wtedy rozumienia zawodowego mojego kierunku, mojego powołania. Myślę, że gdybym dzisiaj ten wybór dokonywał, to bym go dokonał bardziej świadomie. Skorzystałbym z różnych metod, narzędzi i tak dalej, dostępnych teraz, które wtedy w 98, 99 roku nie były dostępne. Teraz bym w 98?
Nie, w 88. 89. Matko, to już tak dużo czasu minęło. Dawno. Ja wrócę na krótko do tego wątku studiów filozoficznych, ponieważ sama jestem po naukach społecznych i miałam przyjaciół właśnie na filozofii. I myślę, że to jest kierunek jakby warty rozważenia, bo on uczy myślenia abstrakcyjnego, myślenia teoretycznego, myślenia szerokiego. I nieprawdziwym jest argument, że to nie jest kierunek pragmatyczny. To znaczy, ktoś może zostać na uczelni, być filozofem, wykładać filozofię, ale to jest bardzo mały procent. Natomiast później w innych zawodach, w którym ten pragmatyzm jest potrzebny, filozofia może być przydatna. Tak, ale to jest studia filozoficzne są dla młodego człowieka niebezpieczne. One są niebezpieczne z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że różne uczelnie, na różnych uczelniach bardzo różne zbiory informacji są oznaczane etykietą filozofia. Rozumiem. Filozofia na Uniwersytecie Warszawskim, a filozofia na KULU to są dwie zupełnie różne rzeczy. Filozofia, kierunek, specjalizacja taką, którą ja ukończyłem, to w ogóle już zabrzmi całkowicie abstrakcyjnie. Sekcja filozofii teoretycznej i specjalizacja z metodologii nauki i logiki, to już w ogóle brzmi totalnie jakiś kosmos. Natomiast można trafić pod hasłem filozofii w różnego rodzaju odmęty postmodernizmu i jeżeli to tego typu edukacja zostanie skierowana na młodego, niczego nie spodziewającego się człowieka, to może być bardzo destrukcyjne intelektualnie i moralnie. Ja w ogóle studiowałem w taki bardzo, tak jak mówiłem, niestandardowy sposób. To po półtora, dwóch latach to mnie strasznie zmęczyło. Właśnie ze względu na to, o czym pani mówiła, na pewnego rodzaju abstrakcyjność tego kierunku. I pamiętam na któreś wakacje pojechaliśmy do koleżanki pod Lublin porąbać drewno. Po to, żeby zrobić coś konkretnego. I to było dla nas takie jakby powrót na ziemię z pewnego rodzaju świata właśnie abstrakcji. Więc to tutaj trzeba mieć dobrego przewodnika i dobrze trafić, bo łatwo jest, tak jak ja przypominam sobie moje czasy studenckie, była spora grupa osób, która nie miała żadnej wiedzy merytorycznej, nawet na poziomie licealnym, tak? To nie jest naprawdę, to nie jest dużo, dotyczącej czy to nauk ścisłych, czy a jednocześnie nabrała takiej intelektualnej arogancji, no, że teraz jest filozofia i że ja mogę nic nie wiedzieć, mogę się nie znać, bo ja tutaj filozoficznie podchodzę. Czyli tak jakby, rozumie pani, to jest tak jak zabawa ostrym nożem, tak? W rękach wprawnego jest jakby, nie wiem, rzeźbiarza, chirurga, jest to precyzyjne i dobre narzędzie, natomiast w rękach osoby, która nie do końca jest przygotowana, można sobie zrobić krzywdę. Rozumiem. Kończy pan filozofię. Jak widzi pan wtedy swoją przyszłość? Ja w ogóle nie widziałem swojej przyszłości. Nada. Ja zupełnie nie, ja byłem zagubiony. W ogóle nie, tak jak mówię, gdybym dzisiaj miał powtórzyć, albo jest tutaj z nami w samochodzie obok mój syn, który właśnie skończył 8 klasę. On ma pewną wizję, zdecydował się na klasę o profilu ekonomicznym. Natomiast w momencie, jak będzie wybierał dalszą swoją drogę życiową, to ja go bardzo będę zachęcał do sięgnięcia do różnego rodzaju narzędzi, profesjonalnych narzędzi wspierających wybór drogi zawodowej. Są takie w tej chwili testy poradnictwa zawodowego. Są jeden z nich nazywa się MAP, M-A-P-P, tak. Specyficznie stworzony przez, żartobliwie powiem, naukowców amerykańskich pod kątem poradnictwa zawodowego i on bada motywacyjny aspekt, tak? Czyli jakby do czego nas ciągnie w wyniku jedną z rzeczy, którą emituje z siebie ten test, są wprost zawody,
do których człowiek ma, młody człowiek czy starszy, tak jak w moim przypadku, ma jakby ciągoty motywacyjne. I również zawody, gdzie jakby nie zbliżać się z długim kijem, dlatego że ten młody człowiek nie będzie w stanie po prostu długo wykonywać tego zawodu, po prostu bo on motywacyjnie ma to w skali ujemnej. Więc to jest jedna z rzeczy, którą bym poradził młodym ludziom, sięgnięcie po tego rodzaju wyspecjalizowane narzędzia właśnie poradnictwa zawodowego jak MAPP, czyli MAP. Zachęcamy, dlatego że ta motywacja jest niezwykle istotna, bo potem przez lata będziecie wstawali do jakiejś pracy, którą trzeba lubić, trzeba mieć motywację, po co ja wstaję, dlaczego to robię, kim jestem w tej pracy, co mogę zdziałać dla innych, co mogę zdziałać dla świata, więc to jest niezwykle istotne. Jest taka japońska koncepcja ikigai, która mówi o tym, że sens życia znajduje się tam, gdzie jest pole wspólne dla czterech czynników. Jeden z czynników to jest to, w czym jestem dobry. Drugi to jest to, co uwielbiam robić, czyli motywacja. Bo można mieć motywację, teoretycznie przynajmniej, ale nie mieć predyspozycji. Na przykład znam osobę, która z motywacyjnego testu MAP na pierwszym miejscu ma rolę modelki, ale fizycznych predyspozycji nie ma, żeby być modelką, no więc jakby to jest, no raczej nie jest tutaj droga dla tej osoby. Kolejna sprawa to jest świat tego potrzebuje i czwarty element to jest można na tym zarobić, ktoś za to chce zapłacić. I warto jest jakby ikigai, tak się pisze jak się słyszy, i warto jest rozpatrując swoją drogę zawodową, zwłaszcza na początku pewne rzeczy wyłapać i obserwować. Tak jak ja patrzę z dzisiejszej perspektywy na moją, dlaczego ja się znalazłem tu, gdzie się znalazłem, dlaczego ja pracuję z ludźmi, z firmami, pomagam w zarządzaniu projektami w pewien logiczny sposób, teoria ograniczeń i tak dalej. Tak, po części, tak jak wspomniałem, jest to pewien zbiór przypadków, ale to jest zbiór przypadków na pewnej wytyczonej drodze, bo żartobliwie trochę powiedziałem, że to się zaczęło od przedszkola. Ja już w przedszkolu prowadziłem wykłady. O proszę, na jaki temat? Na różny temat. Pamiętam na tematy chyba chemii, jakichś lotów kosmicznych i tak dalej w średniakach, bo to było coś, co po prostu nikt mi tego nie uczył, nikt mi tego nie kazał. Pojawiło się coś takiego, że ja sam sięgałem po książki, prosiłem rodziców o książki, sam czytałem książki, które były, przyswajałem to, układałem sobie to na swój dziecięcy sposób, a potem dzieliłem się tym z ludźmi, którzy byli wokół mnie, w tym przypadku z grupy średniaków, do której sam należałem. I jakby potem ten sam motyw w podstawówce, ten sam motyw w liceum i ten sam motyw, dzisiaj jestem wykładowcą akademickim, jako jedno z rzeczy, którą robię, też wydawcą książek, między innymi to nie bez powodu tę książkę przyniosłem dzisiaj. I ten wątek przyswojenia czegoś, a następnie przekazania tego ludziom jest u mnie od zawsze. Więc dla młodego człowieka bardzo ważne jest to, żeby zauważył, czy są jakieś powtarzające się wzorce zachowania. Czy na przykład, i to mogą być rzeczy takie, tak jak mówię, na etapie przedszkola to były opowieści dziecka innym dzieciom o jakichś tam rakietach kosmicznych. W podstawówce to były spacery wokół boiska, gdzie ja też coś tam... Dzisiaj to są... Od 20 lat prowadzę swój kierunek zarządzania projektami na WSB we Wrocławiu, obecnie Uniwersytet WSB Merito. I ja robię dokładnie to samo, tylko jakby no profesjonalnie nabyłem tę wiedzę, nabyłem umiejętności, ale dalej jakby dokładnie jest to i to jest u mnie automatyczne, więc dla każdego młodego człowieka, tutaj zwracam się do ciebie młody człowieku, zobacz, co takiego jest takim powtarzającym się wzorcem w twoim zachowaniu. Czy to jest organizacja wycieczek, czy to jest, nie wiem, zbieranie pieniędzy na schronisko dla psów, czy to jest, nie wiem, konstruowanie jakichś urządzeń, czy to jest, nie wiem, programowanie na komputerze. Co to jest?
Tak, co to może jest? Być, nie wiem, pomoc koleżankom. To może być pomoc koleżankom i kolegom w trudnej sytuacji. Więc mamy już potencjalnie psychologa, coacha, doradcę i tak dalej. Jakby oczywiście nie każda taka aktywność, która jest naturalna dla młodego człowieka, nie każda ona się przekształca w materiał na karierę zawodową, bo ja lubiłem rozkręcać i skręcać radiomagnetofony. Było kiedyś coś takiego, coś nazywa radiomagnetofon kasetowy. Nie wiecie, co to jest, wygooglujcie sobie, co to jest Grundig albo Kasprzak, radiomagnetofon. I ja to rozkręcałem. Zawsze mi trochę śrubek zostawało, ale i to robiłem, tak? Ale jakby, ale nie jestem w tym dobry. Nie, rozumiem. Nie mam do tego, to była jakaś motywacja, ale bez predyspozycji. Czyli z tego modelu Ikigai, tych czterech czynników, była w tym pasja, ale nie było w tym, nie ma w tym żadnej, jakby to powiedzieć, żadnej umiejętności. Tak, różne inne rzeczy robiłem jako dziecko, obecnie nieaprobowane przez dorosłych, więc się nie będę nimi dzielił. Więc natomiast to, co zostało, ta pasja do przyswajania wiedzy, dzielenia się z innymi i pomagania innym w przechodzeniu, zrozumieniu czegoś, wyjaśnieniu jakiejś skomplikowanej sytuacji i tak dalej, to zostało, bo to jest coś, gdzie jest pasja? Ja jestem w tym dobry, przynajmniej tak mi się wydaje, a jakby doświadczenia moich studentów i informacje zwrotne też z firm, z którymi czasami współpracuję, to potwierdzają. Świat tego potrzebuje. No i można na tym zarobić, tak? Więc studenci przychodzą, płacą czesne na uczelni, prywatnie. Podyplomówka, mówimy tutaj o studiach podyplomowych dla dorosłych ludzi, czy na MBA-ach, na których też prowadzę zajęcia, więc czy tam książki, czy coś innego, więc to jest właśnie to, tylko trzeba poznać samego siebie, obserwować, poprosić może kogoś, żeby z boku pomógł nam zobaczyć. Są różne ćwiczenia i tak jak mówię, które można wykonywać, są też doradcy zawodowi na pewno. I też są takie narzędzia typu MAP, czy bardzo ostatnio popularny test Gallupa, również w wersji dla młodzieży też jest. Natomiast to jest bardzo fajne i ciekawe. Natomiast to nie jest narzędzie stricte poradnictwa zawodowego, więc natomiast ja tutaj zachęcam do sięgnięcia po takie właśnie połączenie różnych. Wiele narzędzi i też próbowanie, co nam sprawia radość, co jest wręcz, można powiedzieć teraz, przypomniałem sobie, co jest wręcz obsesją. Ja pamiętam jako dziecko, przez kilkanaście lat pracowałem na działce truskawkowej. Młodzi, nie wiecie, co to znaczy pracować na działce truskawkowej. To jest bardzo ciężka fizyczna praca, ale co ja robiłem oprócz tego zbierania tych truskawek? Można powiedzieć tysiące ludzi, jak ja pracowało i zbierało truskawki. Ja rozmawiałem. O. Z kim? No, kto popadło? No, na przykład też z ojcem często zbieraliśmy te truskawki w rządek z moim ojcem i ja mu coś tłumaczyłem, wyjaśniałem, opowiadałem mu, uczyłem go angielskiego. Ja wiem, że zabrzmi to trochę dziwnie, ale wiecie, jak to jest. Tak, mu referowałem, a on słuchał tego. Słuchał, czy ja to mówiłem z sensem, czy bez sensu, nie wiem. Ale to znowu było coś, co jakby pojawiało się spontanicznie, automatycznie przy wykonywaniu innej roboty. Nie wiem, ktoś inny by gwizdał, albo śpiewał, albo by, nie wiem, liczył kamienie w ziemi. A ja akurat robiłem to. I to jest jakby, to jest taki bardzo, czyli młody człowieku, zwracaj uwagę na to, co jest takie, można powiedzieć, niemalże kompulsyjne w twoim życiu, co jest przymusowe, co się pojawia wszędzie w różnych okolicznościach. Tak, ja myślę, że tutaj co najmniej dwa wnioski z tego płyną dla młodych osób. Przede wszystkim, że nikt nie jest od razu świadomy tego, kim będzie w życiu, co będzie dla niego najlepsze. To znaczy, tu padło takie słowo jak rozeznanie i ono wydaje mi się, że jest takie kluczowe. Znaczy, próbujcie, rozeznawajcie, róbcie różnego typu testy, rozmawiajcie z ludźmi, bo możecie być dobrzy w kilku rzeczach. Tak. Dokładnie tak. Może to być kilka pasji, a później jedna się wykruszy, do drugiej jednak stwierdzicie, że nie macie potencjału i zostanie jakaś jedna główna rzecz, ale trzeba się postarać.
zrobić to dobrze, tak. odrobić to zadanie tak. rzetelnie. To może być coś takiego, na przykład jak przypominam sobie pierwsze pieniądze, jako będąc jeszcze dzieckiem w szkole średniej, zarobiłem z jednej strony ucząc języka angielskiego, uczyłem samemu będąc jeszcze uczniem. W dzisiejszych czasach ten angielski to nie jest niczym takim szczególnym, ale kilkadziesiąt lat temu to nie było aż tak powszechne, nie było YouTube'a, internetu i tak dalej. Więc ten motyw przekazywania czegoś innym, uczenia, to było uczenie angielskiego. Też to był motyw, ja byłem tłumaczem na targach takich związanych z handlem zagranicznym. Też pracowałem potem jako tłumacz, ale ustny i pisemny, ale to jest jakby coś, co nie sprawia mi aż tak dużej chciałem powiedzieć, obsesyjności, jak praca z ludźmi, jak pomaganie, czyli to może być coś takiego, że tak jak pani powiedziała, że to się kształtuje, że to się pojawia, że są jakieś motywy wspólne, potem to się przesuwa w jakąś stronę, ale ta droga ona jest bardzo wyraźna. W pewnym momencie ją zobaczymy taką na przykład, jasną, świetloną. Na przykład też elementem tej drogi było to, ja studiowałem po liceum, dostałem stypendium do Tokio, przez dwa lata mieszkałem i pamiętam jak dzisiaj, bo skąd się wzięła ta teoria ograniczeń, tak? Bo to uczenie się, przyswajanie to jest jedno, ale że teoria ograniczeń i też procesy myślowe, analiza sytuacji i tak dalej, to jest coś drugiego, to jest jakby drugi taki wątek. Pamiętam, szedłem ulicą i nagle patrzę na wystawę księgarni. W Tokio jest taka cała dzielnica, gdzie są same księgarnie praktycznie. To miasto w ogóle jest tak dosyć charakterystyczne, zachęcam do odwiedzenia. Nagle patrzę, jest cała seria książek Edwarda de Bono. Być może niektórym znanego z pojęcia myślenie lateralne, czy tak zwane myślowe kapelusze, czy tego typu historie. I ponieważ one były na wyprzedaży, więc po prostu kupiłem wszystkie. Wszystkie. Kupiłem, przeczytałem i dziękuję bardzo. I zobaczyłem, że mnie interesuje, bo mnie zaintrygowały mnie okładki. Zaintrygowały mnie okładki, przejrzałem. Jedną z tych książek to była książka Atlas Myślenia dla Menadżera, Atlas of Manager's Thinking, którą później przetłumaczyłem na język polski we współpracy z wydawnictwem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast znowu to był troszeczkę przypadek, ale zwracajcie uwagę na to, co zwraca waszą uwagę. Czyli idę ulicą, coś zwróci uwagę na wystawie. Ja idę jakoś za tym, staram się sprawdzić. Czy kupowałem inne książki? Tak, kupowałem inne książki. Czy to się do mnie przykleiło? Niekoniecznie. To się wiąże też, myślę, z taką teorią, która mówi o tym, że zastanów się, co chciałbyś robić zawodowo, co lubisz robić w czasie wolnym, znaczy co cię nie przygniata, jeżeli masz chwilę czasu, kupisz książkę, czy czytasz książkę, bo musisz ją czytać. Interesujesz się matematyką, ja miałam taką znajomą, która po prostu, ona uwielbiała matematykę, przecież kiedyś spałyśmy razem w pokoju, ona wstaje o 12 w nocy, mówi, co się stało? Tak. Ja wiem, jak to zadanie rozwiązać tak, i ona tak, świeci światło, tak, bo ona będzie rozwiązywała tak, zadanie. Idzie, jest. Więc to jest ten impuls taki. Tak, to jest ta obsesja, można troszkę powiedzieć, tak, w pewnym sensie. Tak. I u mnie jakby połączyły się te, można powiedzieć, trzy takie obsesje. Obsesja w cudzysłowie, w języku Galupa powiedzielibyśmy talent. Z jednej strony to jest przyswajanie nowych informacji, z drugiej strony to jest właśnie praca z ludźmi, przekazywanie, pomaganie i z trzeciej strony to jest jakaś analiza rzeczywistości i ogólnie to się nazywa procesy myślowe, bo ja wcześniej, ja się znowu w ramach tych procesów myślowych, teoria ograniczeń jest jednym z elementów, bo ja wcześniej się zawodowo zajmowałem procesami myślowymi związanymi z rozwiązywaniem problemów i podejmowaniem decyzji. I w ten sposób też trafiłem na temat zarządzania projektami, to troszeczkę dłuższa historia, ale znowu, bo to mi po prostu
czy to byłby takie procesy myślowe, czy inne, jakby abstrahując od tego, co to są te procesy myślowe, pewien rodzaj jakby wchodzenia w kontakt z rzeczywistością i z ludźmi i teraz to, że akurat to trafiła się, w cudzysłowie, wkleiła się w to miejsce teorii ograniczeń, że się wkleił Ernst & Young. Ja od dziecka, pamiętam w 8 klasie, w wieku mojego syna, mieliśmy wycieczkę do Mińska, obecnie jest to stolica Białorusi, wtedy to była część Związku Radzieckiego. No i na handel pojechaliśmy, no, w 8 klasie się wtedy jechało, na handel zarobić kasę, no, wycieczka wycieczką, no ale troszeczkę trzeba, ten, no i ja prowadziłem komis tam, miałem spotkania z policją, z którą musiałem tam milicją wtedy negocjować, jacyś ludzie mnie zaprosili do siebie do domu, ja tam otworzyłem całkiem nieźle prosperujący biznes ósmoklasisty, nie namawiam do tego, to była działalność nielegalna, natomiast zarobiłem tyle pieniędzy na tej wycieczce, że po prostu nie wiedziałem, co ja mam z tą kasą zrobić, więc kupiłem sobie longplaye, które mam do dzisiaj, mam całą kolekcję, między innymi przywiezionych ze Związku Radzieckiego, zachodnich płyt, być może dzisiaj są coś warte, ale to nie o to chodzi. Czyli znowu interakcja z ludźmi, nie banie się, czyli znowu obserwuj człowieku, tak, co ci przychodzi naturalnie, do czego masz dryk, nie tylko co cię przyciąga, ale też to, co ci wychodzi lepiej niż innym, bo to nie ma być tylko i wyłącznie hobby, jeżeli mówimy o kierunku zawodowym. Co ludzie chcą i na czym można zarobić, za co chcą płacić. To zanim jeszcze przejdziemy do tej książki, chciałam zapytać, kiedy pojawiło się takie zainteresowanie biznesem, bo Pan nie jest tylko wykładowcą, ale pomaga Pan firmom terminowo, to jest słowo klucz, realizować projekty. To kiedy pojawiło się to jeszcze zainteresowanie biznesem, że mogę pomagać ludziom zaangażowanym w biznes? Ha, to się trochę pojawiło... Jak to się pojawiło? A, już wiem, jak to się pojawiło. To się pojawiło w ten sposób, że poprzez edukację, a mianowicie jak po studiach wróciłem do... Tak jak mówię, ja w ogóle nie miałem za bardzo swojego pomysłu zawodowego, natomiast była cały czas ta ścieżka, to parcie na jakąś... Na studiach, co ja nie robiłem, uczyłem angielskiego, tłumaczyłem książki, więc bardziej takie, można powiedzieć, z językiem angielskim związane rzeczy. Ja w ogóle znalazłem pracę w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej za granicą. Miałem już nagraną robotę, byłem jednym z niewielu osób, które tam w ogóle mówiła po angielsku i chyba jedynym, który bezwzrokowo potrafił pisać, więc to w ogóle ta umiejętność wywołała szok wśród ówczesnych ludzi, bo na studiach się nauczyłem, a propos umiejętność warta nauki, dziesięciopalcowe bezwzrokowe pisanie. Ale pewien przypadek spowodował, że mimo, że już miałem w zasadzie nagraną tą robotę, więc kim byłbym dzisiaj, nie wiem, może ministrem, może premierem, może kimś innym, a może nikim bym nie został. To spowodowało, że ten osobista sprawa spowodowała, że ja zrezygnowałem. I to są właśnie takie drobne wydarzenia, pamiętam jak to się stało, że ja zrezygnowałem, które jakby ustawiają tą zwrotnicę, że pociąg pojedzie w jedną stronę albo w drugą stronę, ale z kolei inna zwrotnica spowodowała, że przeglądałem kiedyś były gazety w formie papierowej i w tych gazetach były ogłoszenia. I założyłem ogłoszenie, amerykańska firma sprzedawała licencję, franchising, na Polskę szukała chętnych. No więc, ponieważ miałem zarobione mnóstwo kasy po studiach dzięki znajomości wtedy angielskiego i swobodzie poruszania się w kontakcie z obcokrajowcami, no więc pojechałem do Stanów, mając wtedy 20, nie wiem, 6, 7 lat. Czy ta odwaga, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale była potrzebna, tak? No tak, no jak się w Mińsku białoruskim prowadziło lewy handel różnymi przemyconymi towarami to i tak dalej. To czymże jest wylot do Stanów, no to już na legalu było, więc... No więc i zacząłem taką, bo mnie interesowała jakby ten aspekt znowu uczenia ludzi, tak? Bo to, było, to była firma szkoleniowa, tak? I miała tam swój proces, pewien sposób i to jakby, i to mnie, i
to jakby był ten moment, gdzie ja poszedłem w stronę, można powiedzieć, edukacji, konsultingu w taki już bardziej wyraźny sposób, ale znowu, przeglądając gazetę, coś zwróciło moją uwagę, coś mi ciągnęło. Czy były inne rzeczy, które mnie ciągnęły? Tak, oczywiście. Kurs traderów walutowych, pamiętam, też gdzieś widziałem, ale nie pojechałem. To było też mniej więcej w liceum. Szukał jakiś, pewnie już nie pamiętam jaka firma, ale nie pojechałem. Gdybym pojechał, być może moja ścieżka potoczyłaby się zawodowo inaczej. Ale wybrałem pojechanie na zupełnie inne wydarzenie, które to była Szkoła Symulacji Systemów Ekonomicznych w Węgierskiej Górce. Akurat jako licealista miałem referat, więc to w ogóle jakaś abstrakcja. Czy to był biznes? Nie, no to nie był biznes. To bardziej ja do tego podchodziłem intelektualnie. Natomiast to trochę, tak jak mówię, to jest wszystko konsekwencje, przypadkowe, trochę przypadkowe kroki, ale jakby cały czas prowadzące w tym jakby ogólnym kierunku. Zastanawia mnie też ta przypadkowość, bo jeżeli ma się otwarty umysł, no to pewne decyzje to te przypadki się pojawiają. Pojawiają się opcje, a my decydujemy w ramach tych opcji. I my za nimi idziemy. To troszkę w tą stronę jest, nie? Tak, tak. To chyba jest kluczowe, żeby się nie zamknąć, tak? Że w tą drogę to już na pewno nie wejdę, no chyba, że wiemy, że ona jest jakoś radykalnie zła, ale jeżeli mamy taką otwartość umysłu, jeżeli jesteśmy młodymi ludźmi jeszcze. Młodość jest czasem poszukiwań. To jest piękny czas, naprawdę. To jest, warto sprawdzać różne opcje, bo jest czas, żeby to sprawdzać. To jest właśnie czas na sprawdzanie. Czas to jest jeszcze trochę bezkarne też, bo jeżeli na studiach się gdzieś douczy angielskiego, to już nie ma pan ogromnej firmy, która uczy setki ludzi języka angielskiego i to nie będzie bez konsekwencji, jeżeli pan ją zamknie z dnia na dzień. Tak. Tylko to jest po prostu kilka korepetycji, nie? To możemy sobie bezkarnie spróbować, prawda? Tak. Czy w czymś jesteśmy dobrzy? Spróbować i zobaczyć, co się po prostu, nie bać się. No oczywiście warto, żeby te próby, one zachowały ten charakter bezpieczny. Czyli, że nawet jeżeli się to nie uda, no to nie jest tak, że ja zostaję z długiem, który zaciągnąłem u, nie wiem, jakichś mafiozów, którego potem spłacaniem będzie cała rodzina się zajmowała, albo będą jakieś straszne konsekwencje, więc jakby tego nie polecam. Natomiast wszystkie takie próby, które można relatywnie bez nieodwracalnych konsekwencji, bo to chodzi o to, bez tragicznych, nieodwracalnych konsekwencji, to warto jest próbować, tak? Czy i mieć taką gotowość na sprawdzenie, tak? I tak jak już kilkakrotnie wspominaliśmy, obserwowanie. I teraz znowu, to co ja mówię, to jest dobre dla mnie, dlatego, że taka jest moja konstrukcja psychiczna, taka jest moja konstrukcja motywacyjna, że mnie akurat zmienność, opcje, alternatywy, poszukiwanie, to mnie kręci. Ale nie każdy ma taką konstrukcję motywacyjną i psychiczną. Być może są osoby, są osoby, które potrzebują inaczej. Znaczy nawet więcej jest chyba takich osób, bo to jest troszkę takie niestabilne, o czym tak, pan mówi. Zmienność, opcje, tak, nie każdy zmianę tak, postrzega za coś dobrego. Tak, to jest ścieżka, która jest moja, tak? Mhm. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, warto jest, będąc młodym człowiekiem, nie zapominać, po angielsku to się nazywa street smarts, czyli tak zwana, można by to przetłumaczyć na tak zwaną życiową mądrość, czyli wszelkiego rodzaju działalność związana z życiem praktycznym, z tym, że się gdzieś na przykład pracuje, nawet pracę fizyczną wykonuje, z tym nie ma nic złego, nawet uważam, że to myśmy jeździli na wykopki, też nie wiecie, co są wykopki. Ja wiem. To wykopki, to co jesień młodzież była zgarniana, czy chciała, czy nie chciała, wcześniej rano i zamiast na lekcję jechała na pole i od samego rana w zimnie, w brudzie, w deszczu czasami zbierała na przykład ziemniaki albo buraki cukrowe. Ale to też warto robić zdecydowanie, dlatego że potem docenia się, jeżeli będziecie mieli pracę jakąś taką intelektualną, to docenicie to, w jakich warunkach trzeba możecie mieć, pracować. Tak, młodzież, dzisiejsza młodzież ma dużą niebezpieczeństwo, wydaje mi się, takiego odklejenia się od realu, bo są czaty, YouTube'y, Twittery, to wszystko jest takie w smartfonie. Człowiek sobie przy tym rąk nie ubrudzi.
ale trzeba wiedzieć, jak się myje kibel, przepraszam, za kasę, też to robiłem, nie wiem, jak się wyrywa ziemniaki. Żeby zrobić to dobrze, tak, oczywiście. Jak się zbiera truskawki, jak się, nie wiem, rąbie drzewo, te rzeczy trzeba też umieć robić i jednocześnie pracując w takich, można powiedzieć, trudnych czasami warunkach, nie wszędzie musi być miło, fajnie i wygodnie. Więc muszą być sytuacje, które tworzą optymalne wyzwania. Czyli życie nie może być ani za łatwe, ani za trudne. Jak jest trudne życie, za trudne życie, no to człowiek jest, kurczę, wyczerpany, zniszczony, niedożywiony i no ogólnie jego życie i fizycznie zdrowie jest zagrożone, to nie jest dobre miejsce dla człowieka. Ale z drugiej strony zbyt wygodne życie, cały dzień leżę na tapczanie, Uber mi dowozi jedzenie, a ja tylko klikam w smartfona i w zasadzie nic nie muszę robić, to jest prosta droga też do depresji. Więc warto jest w życiu znaleźć dla siebie takie optimum między życiem zbyt wygodnym, a życiem zbyt, jak to się mówi chyba obecnie, challenge'ującym. Lajtowym, ale to zbyt, już chyba jest... Ani nie może być za lajtowo, ani nie może być za trudno. Więc jeżeli masz w życiu za lajtowo, no to znajdź sobie coś, co jest trudne. Nie wiem, zapisz się do harcerstwa, jedź, kurczę, na obóz przetrwania. Nie rekomenduję zapisz się do Legii Cudzoziemskiej, bo to już jest trochę za daleko. Ale wiecie, w którym kierunku ta dyskusja podąża. Że jakby wygoda nie jest twoim celem w życiu, nie jest wygoda. Ty nie masz żyć wygodnie, masz żyć, jest takie słowo meaningful, czyli życie z sensem, a życie z sensem jest taki autor kanadyjski, tym razem nie amerykański, dr Jordan Peterson. On ma swoją koncepcję, bardzo kilka ciekawych książek napisał, też adresowanych do młodych ludzi. Jest to koncepcja, że życie polega na tym, żeby wziąć najcięższy krzyż, jaki możesz unieść i go po prostu nieść. Czyli to jest droga troszeczkę w dzisiejszych czasach niepopularna. Nie, że tu klikam, pam, bach, bach, tylko, że mam wręcz wziąć jakąś... krzyż to jest niewygoda, delikatnie mówiąc, to jest obciążenie, to jest coś przerażającego. Czyli powinienem się świadomie zmierzyć z czymś, co jest dla mnie trudne, niewygodne, co mnie przerasta, co jest jakimś smokiem, demonem, tak jak mówię, w granicach zdrowego rozsądku, tak? Jakby nie chodzi o to, żeby sobie zrobić permanentną krzywdę, czy narazić się na jakieś inwalidztwo. Natomiast chodzi o to, żeby stawiać sobie wyzwania i pokonywać swoje lęki, trudności. Dla jednego trudnością może być odezwać się na spotkaniu, dla mnie trudnością jest się nie odezwać. Ale to nawiązując też do tego, co pan mówi, przypomniała mi się taka grafika, było dwóch mężczyzn, jeden niósł krzyż, a drugi ten krzyż swój zostawił, bo szło mu się łatwiej. Ale doszli w pewnym momencie do takiej skarpy i ląd był dopiero gdzieś tam za 2 metry. I ten, który miał ten krzyż, położył go i przeszedł spokojnie, tak, a ten drugi został, więc ma to też sens, żeby te wyzwania podejmować. To nas hartuje chyba jako ludzi, buduje nam taki kręgosłup. To jest w ogóle sens życia, bo na świecie jest dużo zła, dużo trudności, dużo, no, jak się żyje w świecie TikToka, YouTube'a i Twittera i Face'a, Instagrama i filtrów, gdzie każdy jest uśmiechnięty, opalony i nie wiem, symetrycznie wyczesany i tak dalej, ale to nie jest świat realny, tak? Więc jakby nie możemy popełniać tego błędu i żyć w jakimś świecie jakiejś fantazji, bo według mnie zacytuję serial Gra o Tron, idzie zima, winter is coming, czekają nas trudne czasy i ten świat, który my znamy dzisiaj, on w ciągu, nie wiem, roku, 2 lat, przypuszczam, że ulegnie radykalnej zmianie i nie jest to tematem naszego spotkania, więc nie chciałbym się teraz wdawać za bardzo w to, co, jak, skąd i dlaczego. Natomiast warto jest szukać tych trudności, optymalnych trudności, mierzyć się z nimi, pokonywać, obserwować siebie i uczyć się na błędach,
w ogóle można przyjąć taki, taką... Chodzi mi cały czas po głowie pewien cytat z kolejnego autora, którego uważam za ciekawego, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy mają takie troszeczkę inklinacje. Nassim Nicholas Taleb, autor bardzo znanej książki pod tytułem Czarny Łabędź, koncepcji czarnego łabędzia, który mówi, że w wychowaniu młodego człowieka, on zwłaszcza mówił o chłopcach, najważniejsza jest ojcowska biblioteka i uliczne bójki. Znowu, nie zachęcam do ulicznych bójek, natomiast chodzi tutaj o ten właśnie ten street smarts, o tą praktyczną umiejętność interakcji z realnym światem, który nie, ale z drugiej strony jakby rozwój też intelektualny, czyli jakby połączenie. Ani nie chcę wyrosnąć na jakiegoś bladego geeka, który tylko tam, nie wiem, klepie w tego Counter-Strike'a i nie wiem, żywi się pizzą i światem monitora, ale z drugiej strony nie chcę być też jakimś tylko i wyłącznie ulicznym bandziorem, który w ogóle jest antyintelektualny. Jest to połączenie, tak jak James Bond, który jest z jednej strony sprawny fizycznie i potrafi tam utopić przeciwnika w zlewie, jak to jest w Casino Royale na początku, taka scena walki, ale z drugiej strony się umie ubrać, zachować i tak dalej. Znowu, nie zachęcam do zostania szpiegiem w MI5 ani w MI6, to absolutnie. Natomiast jakby tak, że chodzi o połączenie, że z jednej strony jest ta wyrafinowanie intelektualne, rozumienie rzeczywistości, jest wrażliwość psychiczna, jest bycie dobrym człowiekiem, ale z drugiej strony nie ma czegoś takiego, że oj, to ja sobie nie pobrudzę rączek, truskawek nie będę zbierał, nie wezmę, nie wiem, drzewa w ogrodzie nie posadzę, nie porąbię drewna, nie rozpalę w piecu, ogniska nie ten, kiełbasy nie zrobię, kiełbasa, tak, do czegoś to jest, jestem stworzony. Kiełbasa to jest wege, ja tutaj, nie wiem, jem szynkę, a Greta płacze. No ludzie, no. Czyli taka zdroworozsądkowa równowaga tak, jest tak, bardzo ważna. Stanie na dwóch nogach. Jest prawa noga, jest lewa noga. Jest noga intelektualna, wrażliwościowa, psychologiczna, ale jest też noga pragmatyczna. No nie można być po prostu ckliwym frajerem, no. Tak? Czyli ta część tej praktycznej edukacji, tego street smarts, czyli tego, co ja ćwiczyłem prowadząc handel nielegalny przemycanym towarem, nie polecam, w Mińsku białoruskim, tam nabywałem tej praktycznej umiejętności, tak? Kontaktów z ludźmi, jak nie wiem, jak milicja przyszła nas zgarnąć, no to trzeba sobie było poradzić, tak? Nie znając za bardzo, no musieliśmy sobie poradzić, jakoś sobie poradziliśmy. Ostatecznie nie zostaliśmy zatrzymani, nie będę zdradzał jak. Natomiast to jest właśnie ta część, ale z drugiej strony ta część rozwoju intelektualnego, czytania Platona, Arystotelesa, udziału w olimpiadzie filozoficznej, ale z drugiej strony, jak potrzeba, to też dlatego jak pojechałem do Tokio na dwa lata, odnalazłem się szybko, znalazłem robotę, było to bardzo ciężkie. Było to bardzo ciężkie, ale się znalazłem i całkiem nieźle się tam też urządziłem. Częściej spotykałem znajomych na ulicach kilkudziesięciomilionowej metropolii, w której mieszka prawie tyle ludzi, co w Polsce, co na ulicy w Warszawie. To mając tak już szerokie doświadczenie i wiedzę, przychodzi taki moment, że zakłada Pan Mandarin Project Partners. I czym się zajmuje Pan obecnie w tej firmie? Zarządzanie projektami, teoria ograniczeń, przekazywanie wiedzy i pomaganie ludziom w prowadzeniu projektów, w ratowanie zagrożonych projektów, praca z firmami, w których coś idzie nie tak, dzięki wykorzystaniu tego, co uczenie, tak jak mówię, tego, co jest dla mnie naturalne, czyli pewnego przyswajania informacji, pewnego rodzaju ciekawości, procesów myślowych, ale to, tak jak mówię, to jest, tutaj stoją koło nas roślinki i tak, kiedy pani mi zadała to pytanie, to pomyślałem sobie, że ta działalność to jest taka roślinka, która wyrosła z pewnego ziarenka,
umieszczonego w sprzyjających okolicznościach, w miarę sprzyjających okolicznościach. Nie wiem, gdybym się urodził w Himalajach, to pewnie nie miałbym takich możliwości, no bo tamto nasionko, ono by się nie przyjęło. I znowu ta działalność, ta organizacja, ona jakby miała swoje różne koleje, wzloty, upadki, rozwoje, w tą stronę. Natomiast można powiedzieć pewnego rodzaju... Ja może nie jestem może dobrym przykładem takiego człowieka, który trzyma się książkowo pewnych zaleceń, że musisz mieć plan, rozpisać sobie, że w tym roku to będę miał to i to, potem ja będę to i to, potem ja będę to i to. Jest takie powiedzenie, dwa powiedzenia mi się tutaj przypominają. Jedno jest takie: plans are useless, planning is essential. Plany są bezużyteczne, ale planowanie jest kluczowe. Więc w moim przypadku to jest jedno powiedzenie, a drugie powiedzenie to jest takie, że żaden plan nie... W wersji bokserskiej, everybody has a plan until they get punched in the mouth. Każdy ma plan, póki nie dostanie fangi w twarz, delikatnie mówiąc, tak? Więc każdy ma plan. Natomiast w moim przypadku bardziej niż plan to jest wizja. Bo ja jestem bardziej człowiekiem, który... Znowu, to jest moja, tak? Być może ty, słuchaczu, czy ty, słuchaczko, być może jesteście osobami o bardziej analitycznej naturze. Mniej intuicyjnej, bardziej logicznej. Ja wbrew pozorom jestem osobą, przy całej jakby logiczności tego, czym ja się zajmuję, moja logiczność wynika z intuicji. Ale ta intuicja, ona nie jest, ona jest wychowana, wyhodowana, nakarmiona, tak, pewnymi faktami. Ona nie jest to na zasadzie dzikiego zgadywania. Natomiast tak patrząc na te roślinki, to co ja robię, to jest efekt pewnej krystalizującej się wizji, znowu na pewne kroki, na pewnej drodze, którą jeden z filozofów, może mniej znanych niż Platon czy Arystoteles, ale Søren Kierkegaard, duński filozof, powiedział: życie rozumiemy wstecz, ale trzeba je żyć w przód. Trzeba, tak. Czyli po fakcie, teraz jakby łatwo jest mi relatywnie spojrzeć na te kroki i jakby zobaczyć pewną ścieżkę, ale jakby jak teraz stoi i patrzę w przyszłość, czy ja mam taką bardzo jasny plan i tak dalej? Nie mam. Mam pewną, znowu, pewną wizję, pewną energię może nawet, która mnie pcha w pewnym kierunku. Pewne parcie, pewien prąd, za którym jakby ja idę. Ale znowu, tak jak mówię, to jest mój sposób. Być może ktoś z was identyfikuje się z takim jakby podejściem, a może ktoś potrzebuje mieć wszystko rozpisane. Są ludzie, którzy potrzebują mieć rozpisane. Ja akurat nie potrzebuję, dla mnie to jest obce i nienaturalne. Mówił Pan o tej intuicji, tak kiedyś też się zastanawiając nad tym, jak to jest, że mamy intuicję, spotkałam się z taką definicją, że to tak naprawdę jest właśnie zbiór informacji w naszej głowie, które gdzieś tam podświadomie nam generują pewne decyzje czy podstawy tych decyzji. I teraz im więcej będziemy mieli tych doświadczeń, im będziemy mieli więcej wiedzy, to świadomie lub nieświadomie będziemy w stanie podjąć dobrą decyzję z punktu widzenia jej skutków potem, nie? Czyli to tak jest też tą intuicją trochę. Intuicja przypomina mi, ja jako potomek rolników i osoba również rolniczo jakoś tam dotknięta w swoim życiu, zobaczyłem taki obraz, bo znowu mój sposób funkcjonowania często wiąże się z tym, że ja widzę w rozmowie, na przykład teraz rozmawiam, ja zobaczyłem, o tutaj zobaczyłem pewien obraz kupy kompostu w ogrodzie. Co to jest kompost? Dla tych, którzy nie wiedzą, to się zbiera różne, nie wiem, trawy, odpady i tak dalej, to się rzuca na jedną kupę i to tak sobie musi poleżeć i to się tam musi przetrawić i z tego się potem robi nawóz, więc warto jest w okresie, w ogóle przez całe życie, ale zwłaszcza w okresie młodości, troszeczkę tak jak się zbiera ten kompost, czyli różne takie rzeczy na tą kupę wrzucać i one muszą czasami pracować, bo my czasami nie wiemy, co się przyda, co się nie przyda, czy to będzie dobre, czy to nie będzie dobre. No, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, warto jest wystawić się na dużo różnych możliwości, dużo różnych opcji, różnych rzeczy spróbować.
spróbować i jakby zobaczyć, co z tego potem, być może za jakiś czas, się wylęgnie. No, mi ze zbierania truskawek wylęgła się, wymyśliłem sobie, to jest piekielna robota w upale taki jak dzisiaj, tam 35 stopni, czy a propos zmiany klimatu, kiedyś też były ciepłe lata, nie dajcie się, więc zbieranie truskawek, rządek 100-metrowy trwa cały dzień, no to żeby nie zwariować, no jakby trzeba mieć jakieś cele pośrednie, no to co ja sobie, będąc dzieckiem kilkunastoletnim, nie wiem, może dziesięcioletnim, brałem sobie koszyczek na truskawki, który się nazywa kobiałka, rzucałem go sobie kilka kroków naprzód, ile tam dorzuciłem i to był mój cel. Ja teraz pracuję do tego koszyczka, więc duże zadanie, przerażające, dzieliłem sobie na mniejsze kawałki. Czyli jakby nawet z czegoś takiego, ze zbierania tych kurczę truskawek, na które dzisiaj, jak przypuszczacie, nie bardzo, nie jestem koneserem i smakoszem truskawek. Nie. Ja tak mam z porzeczkami. Okej. Więc tak, z tego też można wyciągnąć i jakby przyjmijcie taką postawę, że każde doświadczenie jest tak jak jakaś gałąź czy coś rzucono na tą kupę i z tego coś będzie. Może będzie, może nie będzie, może będzie od razu, może będzie za jakiś czas, może nigdy, ale żeby to sobie to jest zbierać. Kolejny, no bardzo długi wątek, ale można tak tylko krótko powiedzieć, że też chodzi o to, jak my interpretujemy wydarzenia. Tak. Bo to samo wydarzenie, już w skrócie optymista zinterpretuje, że to było dla mnie ważne doświadczenie, wiem, że nie wyszło, może w tą stronę nie pójdę, albo poprawię i wyjdzie mi trzy razy lepiej, a pesymista powie, nie, no i tak do tego się nie nadaje, bo właśnie mi nie wyszło, więc ta interpretacja też jest ważna. A przyniósł Pan ze sobą tutaj do naszego mobilnego studia książkę, więc kilka słów o tej książce. Tak, przyniosłem książkę Wolność wyboru, która jest, ukazała się nakładem wydawnictwa Mint Books. I to jest książka w postaci zapisu rozmów twórcy teorii ograniczeń doktora Eliahu Goldratta z jego córką Efrat Goldratt. I to jest książka, która zawiera dwa rodzaje informacji. Jeden rodzaj to jest informacje biznesowe dotyczące stricte na przykład, nie wiem, jak podnieść zysk firmy produkującej obuwie sportowe. Tak, na ten jakby temat, a druga to jest taka filozofia życiowa i życiowe podejście do tego, jaki jest, co warto postawić sobie jako cel życiowy. Tutaj na stronie 147 jest taki diagram, nie wiem, czy go będzie dobrze widać. Żyć pełnią życia. To jest ta propozycja celu życiowego doktora Goldratta, czyli nie mieć życie wygodne, ani jakieś, nie nachapać się kasiory i dać się zakopać, nie wiem, w najdroższej trumnie i mieć najdroższy nagrobek na całym cmentarzu. Jakby to nie jest cel życiowy. Celem życiowym jest życie pełnią życia. To jest dalej rozbite na odnoszenie, warunkiem do uzyskania tego jest odnoszenie wystarczającej liczby znaczących sukcesów. Żeby to mieć, trzeba mieć wytrwałość pokonywania niepowodzeń, to jest to, o czym mówiliśmy wielokrotnie, mieć wiele okazji i umieć współpracować z innymi ludźmi. Czyli to, o czym mówiliśmy, o wytrwałości troszeczkę mówiliśmy, o okazjach trochę mówiliśmy, o współpracy z innymi ludźmi nie bardzo. Nie wspominaliśmy, tak może nie akcentowaliśmy mocno, ale może jeszcze będzie okazja znowu, w drugiej części. Tak jest. Znowu, żeby to osiągnąć, potrzebne jest jasno myśleć. Ale żeby jasno myśleć, dr Goldratt wyróżnił 4 przeszkody, które przeszkadzają nam jasno myśleć. Jedna przeszkoda to jest przeświadczenie, że rzeczywistość jest złożona, rzeczywistość jest prosta. Nie jest trywialnie prosta, ale jest prosta, kiedy już zostanie zrozumiała.
czyli kiedy obserwujemy złożone funkcjonowanie dzisiejszego świata, może jako ludzie młodzi nie widzicie tego, ale różnego rodzaju kryzysy, wojna, jacyś uchodźcy we Francji się pali, tutaj Greta mówi, że lodowce topnieją, tam nie wiem, pingwiny się topią, różne inne historie, wartość, inflacja, wszystko drożeje. Okazuje się, że kiedy ta złożoność współczesnego świata i nie tylko świata, podaję ten przykład, ale każdej sytuacji zostanie w gruncie rzeczy przeanalizowana, okazuje się, że ona jest, że jest prosta. I to nie jest teoria spiskowa, jest to zasada naturalnej prostoty złożonych systemów, troszeczkę wykraczająca poza, musielibyśmy zrobić tutaj wykład akademicki. Natomiast taka umiejętność i chęć do szukania przyczyn źródłowych różnych sytuacji, czyli to jest jedna przeszkoda i bariera i rozwiązanie, czyli przekonanie i nauczenie się logicznego myślenia i poszukiwania przyczyn i też weryfikowania. Druga przeszkoda to jest akceptowanie konfliktów jako nieodłącznej części rzeczywistości. Nie. Można wyeliminować każdy konflikt, można znaleźć rozwiązanie. Nie tylko mówię o konflikcie, nie wiem, z rodzeństwem, gdzie ma wisieć mój ręcznik i kto pierwszy się myje rano, ale mówimy też o troszeczkę większych. Tak. Kolejna sprawa, to jest kolejna przeszkoda, to jest obwinianie innych. Tutaj rozwiązaniem jest przyjęcie postawy, że zawsze jest możliwe obustronnie korzystne rozwiązanie i przyjęcie takiego troszeczkę boję się powiedzieć takiej postawy, że ludzie są dobrzy, bo trzeba dobrze zrozumieć, co to znaczy, że ludzie są dobrzy według tych ograniczeń. Dobrzy to nie znaczy, że każdy jest uprzejmy i życzliwy i chce mojego dobra. Dobry to oznacza, każdy dąży do realizacji pewnych celów i teraz cele niektórych ludzi mogą być sprzeczne z moimi celami. Czyli niedobre dla mnie, tak? Niedobre dla mnie, tak? Natomiast jakby to nie chodzi o to, że bo on jest głupi, na przykład, z nim tam nie można rozmawiać, nie wiem, z nauczycielem w szkole, bo on tam taki jest, taki śmaki, owaki. Okej, no ale może ten nauczyciel ma jakiś cel, którego ty nie rozumiesz, tak? Może jakby, czyli, bo to jest takie łatwe powiedzenie, bo on jest taki i tak dalej. Takie generalizowanie, wymiganie się. I kolejne, czwarta przeszkoda to jest ja wiem. Czyli taka arogancja intelektualna. Goldratt zalecał postawę pokornej arogancji. To w ogóle brzmi jak sprzeczność, bo rzeczywiście można powiedzieć, że jest to sprzeczność. Jest to przyjęcie takiego postawy. Każdą sytuację można poprawić, czyli niezależnie od tego, jaki na przykład ja jestem mądry i w ogóle świetny i w ogóle, ja mogę być jeszcze mądrzejszy. Czyli nie osiąść na laurach. Nie siadanie na laurach i też nie przyjmowanie takiej właśnie totalnie aroganckiej postawy. My jesteśmy najzajebiści i w ogóle tutaj, prawda, kmioty lizać nam buty, nie? Dokładnie. Jakby spokojnie. Także zachęcam i wiele również uwag dotyczących tego, co pani powiedziała, podejścia do życia jak naukowiec, nie naukawiec, tylko naukowiec, czyli każde działanie, które podejmujemy, jest swego rodzaju eksperymentem. I każdy eksperyment kończy się sukcesem, bo nawet jak nie wyjdzie, to się dowiedziałem, co nie działa. Oczywiście, tak. Tak, oczywiście dobrze jest podejmować to, o czym mówiliśmy wcześniej, te bezpieczne eksperymenty, żeby one się nie zakończyły tragedią, z której nie ma wyjścia. Natomiast także nie polecałbym wyjazdu tytułem eksperymentu w rejon toczących się walk zbrojnych na zasadzie, no to zobaczymy, jak to będzie. Nie. To już jest troszeczkę za daleko. Natomiast jest też takie powiedzenie przypisywane Nietzschemu chyba, co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, więc jakby to też o tym, co mówił Jordan Peterson, wystawianie się, świadome wystawianie się z poczuciem hej, przygodo na różne trudności. Tak, na to, że nas coś zaboli, ale damy radę i tak, później już będzie bolało mniej. Dam radę i tak, ta historia mojego syna, o której opowiadałem, gdzie no, tato, jestem zmęczony, a co się stało, synku? No, wstałem o 5, bo z kolegą się umówiłem na 6 do siłowni, na siłownię, więc jakby no pain, no gain, czyli jednak jest ta konieczność podejmowania pewnego wysiłku świadomego i
na przykład zalecam i zachęcam do wystawiania się na niewygody specjalnie. Czyli na przykład... Tak, to będzie takie kontrolowane wtedy, tak, kontrolowane. Na przykład jak ktoś, większość z nas nie lubi zimnego prysznica. No to jakby, ale właśnie nie. Specjalnie będę co rano przez, nie wiem, miesiąc brać zimny prysznic. Dlaczego? Dlatego, żeby przekonać się, że mogę świadomie wystawiać się na coś, czego nie lubię i się od tego nie umiera. Przychodzi mi do głowy też wystąpienie publiczne. Po prostu tak zdecydować się wtedy, kiedy ja to kontroluję, kiedy tak. mogę się zgłosić tak. samodzielnie, a nie wtedy, tak. kiedy ktoś mi to zleci. Dokładnie tak. I naukowcy amerykańscy, psycholodzy amerykańscy wokół tego zbudowali całą jakby jedną z metod terapii i jakby troszeczkę też ja o tym nie mówiłem, ale troszeczkę o tym mówili starożytni filozofowie, stoicyzm, zachęcam, taki bardzo rozsądny system operacyjny, sposób podejścia do rzeczywistości, bo kiedyś filozofia to był po prostu sposób na życie, taki jakie lifehacki można mieć, żeby żyć tą pełnią życia. I stoicy bardzo wiele takich lifehacków opracowali, między innymi to, o czym pani wcześniej mówiła, czyli że ja nie zawsze mogę zmienić okoliczności, ale zawsze mogę zmienić mój stosunek do tych okoliczności. To potem Viktor Frankl w swojej książce Człowiek w poszukiwaniu sensu. Viktor Frankl był psychiatrą austriackim pochodzenia żydowskiego, który wylądował w obozie koncentracyjnym, między innymi w Oświęcimiu. No i on powiedział, no kurczę, no nie mogę się wymiksować z tego Oświęcimia, nie mogę po Ubera zadzwonić i mnie stąd nie zabierze, natomiast mogą mnie tam okładać tymi pałami, mogą mnie głodzić, bić, mordować, szarpać i tam przypalać żelazem, ale jednej rzeczy nie mogą. Nie mogą mnie zmusić do tego, żebym ja myślał w taki, a nie w inny sposób o tej sytuacji. I on tak. sobie tę sytuację, jakkolwiek ona była no, tragiczna obiektywnie i mało kto chciałby się świadomie, z wyjątkiem rotmistrza Pileckiego i może jeszcze kilku cichociemnych, zapisać do Oświęcimia specjalnie, on postanowił, no, ja będę to wykorzystam jako eksperyment. Zrobię z tego... To jest mój eksperyment psychologiczny mojego życia. To niech to będzie taka piękna puenta tej pierwszej części wywiadu, czyli że w myśleniu jesteśmy zawsze wolni. Tak. A ja zapraszam Was bardzo serdecznie na drugą część wywiadu z panem Markiem, który jest też ekspertem od teorii ograniczeń i ratowania zagrożonych projektów. Także jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na ten temat, to zapraszam na drugą część wywiadu, a link będzie tuż pod nagraniem. Dziękuję serdecznie, panie Marku. Dziękuję.